Jak się czujesz, Mimir? Nie powiem, że czuję się kompletny, ale zawsze jest nieco lepiej. Bifrost wciąż ma moc? Będzie działał. W takim razie mamy już wszystko. W końcu! Idziemy do Jotunheimu. Nic nas już nie powstrzyma. Chłopcze, słyszałeś kiedyś wyrażenie nie kuś losu? To jak się stąd wydostaniemy? Damy znak. Trzymaj się! Co się dzieje? No, to było nieco przerażające. Może wzburzyliśmy wnętrzności Jormunganda? Nie. Coś jest nie tak. Co się z nim dzieje? Nic dobrego! Dobrze, że to koniec. Ktoś go atakuje? Co się dzieje? Pośpieszmy się. W pełni popieram, bracie. Tego przyzwyczajam. Co mu się stało? My to zrobiliśmy? Nie. Ktoś inny. Martwy gigant. Czemu wąż wybrał to miejsce? Spójrz! Freja. Wciąż jej ufamy. Tak? Póki nie mamy pewności, nie podchodź. Wąż świata. Co tu się stało? Ty nam powiedz. Jesteś daleko od domu. Szukam mojego syna. Wy dwaj pomogliście mi przejrzeć na oczy. Czyli nie wiesz, gdzie on jest? Nie. Ale lasy i pola szepczą jego imię. Wiem, że znalazł się w Midgardzie. Kiedy go widziałaś? Dawno temu. Jeszcze zanim się narodziłeś. Czemu trzymasz się z dala ode mnie? Co się dzieje? Coś się zmieniło. Tam! Miałem przeczucie, że jeśli zranię wielkiego węża, wpadniecie prosto w moje ręce. Czy wy macie pojęcie, jakiekolwiek pojęcie, ile mnie kosztowaliście? Mój synku. Matko. Jestem tu. Nie uciekaj. A nigdzie się nie wybieram, matko. Wiem, że wciąż się gniewasz. Wiem, że nie zmienię tego, jak się czujesz, ale chcę... Jak się czuję? Jak się czuję? Przez ostatnie 100 lat nieustannie myślałem o tej chwili. Powtarzałem sobie wszystko, co chciałem ci powiedzieć. Każde słowo, żebyś w końcu zrozumiała, czego tak naprawdę mnie pozbawiłaś. Ale teraz zdałem sobie sprawę,
Nie zależy mi, żebyś cokolwiek zrozumiała, bo w ogóle nie zależy mi na tobie. Stój, Kratosie, to sprawa między... To, czego pożądasz? Zemsta nie przyniesie ci spokoju. Uwierz mi. Tobą zajmę się za chwilę. Najpierw rodzina. Wciąż ci mało. Musisz uciekać, proszę! Nie! Przekonam go! Musicie zaprzestać walki! Nienawidzę cię! Baldurze! Synu, przestań! Proszę, naprawimy to! Moją śmiercią! Dosyć! Synu, proszę! Wysłuchaj mnie chociaż! Już zginąć! Posłuchajcie mnie obydwaj! Nie zrobię wam krzywdy, ale musicie już przestać! Ujcie! Myślisz, że to mnie zatrzyma? Przestańcie, mówię! Rocz! Chłopcze, lepiej się odwróć. Nie chcesz tego oglądać. Nie dam ci go skrzywdzić. Nie, chłopcze. Dobrze. Stój! Nie, Atreusie. Krwawisz. Oddychaj, oddychaj. To nie moja krew. To co? Czuję to! Nagle wszystko czuję! Możemy go zranić? Coś więcej. Urok został zdjęty. Można go zabić. Bez dwóch zdań. Pamięć mi wraca. Najwyższa pora. Czy ona nim steruje? Nie wtrącaj się! Przemówię mu do rozsądku! Nie, kobieto! Nic nie wskórasz! On chce cię zabić! Nie zdołacie mnie powstrzymać! Nikt nie zdoła! Gdzie on jest? Nie obchodzi mnie, czy mnie zabije. Ochronię go. Nie pozwolę mu zginąć. Bo się rozpłaczesz. Już niebawem to wszystko się skończy. Tam! Przerwiecie walkę! Zmuszę was! Nie!
może być frajda! Czuję! Zimno! Zostaw mojego syna! Słaba matko! Zaraz cię dopadnę! Matko! Nie! Ten chłód jest lepszy niż pamiętam! Jasta! Atreusie! Tu na górze! Wszystko gra! Za to u mnie jest przewybornie! Nigdy nie czułem się tak dobrze! Dość tego! Jeszcze! Jeszcze! Jeszcze nie przestało! Go!
jesteśmy! Zamilcz wreszcie, matko! Czułem się tak dobrze! Ironia losu, co? Co? Kiedy wy w końcu zdechniecie? Potrzebuję obrońców! Matko, nieważne co zrobię,
czy powiem. Ty nigdy nie przestaniesz się wtrącać w moje życie! Ja chciałam cię tylko chronić. Chciałam... Popełniałam błędy. Wiem to. Ale jesteś już wolny. Masz to, czego chciałeś. Spróbuj mi wybaczyć. Możemy zacząć od nowa. Nie. Nie. Dlaczego? Nie możemy. Nie znajdziesz u mnie wybaczenia. Ale zapłacisz za całe życie, które mi odebrałaś. Ja już zapłaciłam. Zapłaciłam! Ale jeśli nic innego nie pomoże, jeśli moja śmierć jest w stanie coś zmienić, nie będę się bronić. Wiem o tym. Co? Nie, ojcze! Kocham cię. Kocham. Czemu? Czemu się w to mieszasz? Czemu stąd nie odejdziesz? Położę temu kres. Stworzono nas do lepszych rzeczy. Nawet nie umiesz sobie wyobrazić. Przeciągnę twoje zwłoki po ziemi wszystkich 9 światów, a twoją duszę rzucę na pożarcie bestią w hel. Przysięgam ci to! Ocalił ci życie! Wszystko mi odebrał! Wszystko! Wszystko. Jesteś zwierzęciem. Niesiesz tylko gniew i okrucieństwo. Nigdy się nie zmienisz. Niczego o mnie nie wiesz. Wiem już za dużo. A on? Chłopcze, posłuchaj mnie. Pochodzę z krainy zwanej Spartą. Zawarłem z pewnym bogiem pakt za cenę duszy. Zabiłem wielu niegodziwców. I wielu niewinnych. Zabiłem swego ojca. To jego zobaczyłeś w Hel. Tak wygląda bycie Bogiem? Tak się to zawsze kończy? Synowie zabijają matki i ojców? Nie. Każdy Bóg sam wybiera swą ścieżkę. Nieważne, co czynili inni. Moja przeszłość to nie twoje brzemię. Będziemy lepsi.
Chyba teraz my jesteśmy ci źli. W jej oczach tak, ale ktoś musiał to zakończyć. Musimy ruszać dalej, póki wciąż mam siłę. Nie rozumiem. Wiem, że należało ją ocalić, ale wydawała się podła. To nie tak. Zabiliście jej syna, chłopcze. Syna! Śmierć dziecka nie jest czymś, z czym można się tak łatwo pogodzić. Ale... on chciał ją zabić. Wolałaby zginąć, żeby on mógł żyć. Tylko rodzic może to zrozumieć. Więc dałbyś mi się zabić? Jeśli to by cię ocaliło. Tak. Słuchaj, to nie był łatwy wybór. Dla nikogo, bracie. Ale chyba się zgodzicie, że postąpiliście właściwie. Świat jest znacznie lepszy, gdy Freja żyje. Po prostu dajcie jej trochę czasu. Chodźmy do świątyni Tyra. Anu, Jotunheim czeka. Czy Baldur coś przez nas stracił? Widać, Odyn mu wmówił, że idąc za wami do Jotunheimu zdobędzie lek. Wierutne kłamstwo. Dlaczego Jemioła zbiła urok? Magia Wanów jest potężna, lecz rządzące nią reguły są mgliste. Dla wiedźm na pewno są jasne. O, to naprawdę tragiczna historia. Baldur był największym darem, jaki Odyn dał Freji. Jedyną dobrą pamiątką ich małżeństwa. Chciała mu tylko oszczędzić cierpienia i uchronić się przed stratą. Ale z takich pobudek nawet dobrzy rodzice podejmują bardzo niemądre decyzje.